historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Wojna to piekło. To stare powiedzenie, ale jakże trafne. Śmierć, strata i cierpienie wynikające z brutalnego konfliktu dotykają wszystkich zaangażowanych. Zarówno cywilów, jak i żołnierzy. I to po wszystkich stronach sporu. Nikt nie wychodzi bez szwanku. Niektóre wojny są oczywiście konieczne. Narody mają prawo bronić się przed niesprowokowaną agresją, a ludność czasami ma prawo powstać przeciwko opresyjnym rządom i dyktatorom. Wojny mogą skutkować aktami odwagi i bohaterstwa, które nie mają sobie równych w historii ludzkości, ale wyzwolą też niektóre z naszych najciemniejszych impulsów, odblokowując pierwotne instynkty i usprawiedliwiając straszne akty przemocy, które w czasach pokoju byłyby uważane za morderstwo. Ale te wiele konfliktów, które widzieliśmy na przestrzeni wieków, ma jedną wspólną cechę. Wszystkie były toczone między ludźmi. Ale ostateczna wojna, jeśli i kiedy nadejdzie, będzie wojną o przetrwanie naszego gatunku, gdy zjednoczymy się, by desperacko oprzeć się legionom piekieł. Zapewne słuchałeś już relacji moich poprzedników, pasjonata historii, który odwiedził tajne muzeum opowiadające o przyszłej apokalipsie i studenta, który nieświadomie natknął się na alternatywny wszechświat, uczestnicząc w wykładzie przedstawiającym zwycięstwo piekła nad siłami aliantów i osi podczas II wojny światowej. A kim ja jestem, można by zapytać. Cóż, to nie jest tak naprawdę ważne. Pragnę pozostać anonimowy z własnych powodów, ale powiedzmy, że bardzo interesuję się tymi opowieściami o piekielnych podbojach i wydarzeniach zagłady. Wielu uzna je za nic więcej niż przerażające historie internetowe. Ale ja zawsze wierzyłem, że jest w tym coś więcej. Poszedłem szukać prawdy i znalazłem ją. Duża część mnie żałuje, że wyruszyłem na tę niebezpieczną wyprawę. Akty krwawej przemocy i bezmyślnej rzezi, których byłem świadkiem. Te przerażające obrazy na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Ale mimo to, tylko ja widziałem pełny obraz i jestem tutaj, aby powiedzieć ci prawdę. Tak, czeka nas straszliwa walka o przetrwanie i niestety wielu będzie cierpieć i umierać. Ale wynik ostatecznej wojny nie jest nieunikniony i nie stoimy w obliczu tego zagrożenia sami. Ale wyprzedzam sam siebie. Zacznę od początku. Moja fascynacja, a raczej obsesja na punkcie mitu wojny ostatecznej zaprowadziła mnie do mrocznych zakątków internetu i odległych miejsc podczas nieustannego poszukiwania wskazówek. To właśnie jedno z tych ukrytych forów doprowadziło mnie do wyjątkowej wycieczki z żywą historią, którą jeden z anonimowych autorów opisał jako doświadczenie zmieniające życie. Rozpoznałem słowa kluczowe, pamiętając, jak podobny post doprowadził historyka do ukrytego muzeum. Moja ciekawość wzięła górę i dałem się złapać na przynętę. Lokalizacja wycieczki była oznaczona współrzędnymi GPS. Kiedy sprawdziłem je w Google Maps, natychmiast doznałem olśnienia. Punktem startowym wycieczki było pole na południe od miejscowości Tipfal,
nad brzegiem rzeki Sommy w północno-wschodniej Francji. Było to oczywiście miejsce jednej z najkrwawszych bitew w historii ludzkości podczas skąpanego we krwi lata 1916 roku, kiedy siły alianckie i niemieckie toczyły przerażającą wojnę na błotnistych polach i okopach wzdłuż linii frontu, która przez lata ledwo się poruszyła. Z moich badań wynika, że zło zawsze wkracza do naszego królestwa w tych rejonach masowej przemocy, wykorzystując krew i ciemność na swoją korzyść i czerpiąc siłę ze śmierci i cierpienia, co sprzyja ich piekielnej inwazji. To był trop, na który czekałem. Byłem tego pewien. Mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc wyruszyłem w podróż samochodem. Wsiadłem do promu Eurotunnel z Folkestone do Calais i pojechałem na wschód do Sommy. Przejeżdżając przez francuską wieś w drodze do Tipfal, mijając liczne cmentarze i pomniki, czułem niesamowity, dojmujący nastrój. Tak wiele tysięcy ludzi straciło tu życie, nieco ponad 100 lat temu, pochłoniętych przez krwawe piekło wojny. Gdybym miał czas, chętnie oddałbym hołd poległym, ale niestety moja misja była zbyt ważna i nie mogłem sobie pozwolić na żadne dywagacje. Przybyłem na miejsce około pół godziny przed rozpoczęciem wycieczki. Było to zamierzone, ponieważ chciałem poznać ukształtowanie terenu, zanim rozpęta się piekło. Jeśli można wybaczyć ten żart. Zaparkowałem przy wąskiej i pozornie opuszczonej wiejskiej drodze, dokładnie w miejscu, do którego doprowadziły mnie współrzędne GPS. Miejsce było ciche i spokojne, a słońce padało na pole czerwonych maków. Piękny, ale przejmujący obraz, biorąc pod uwagę emocjonalną symbolikę maku i ścisły związek ze straszliwymi stratami poniesionymi podczas Wielkiej Wojny. W pobliżu nie było nikogo, kogo mógłbym dostrzec. Około 1,5 kilometra na północ dostrzegłem gospodarstwo i mogłem dostrzec brzegi Sommy na zachodnim horyzoncie, ale w zasięgu wzroku nie było żadnej żywej duszy. Ciesząc się słońcem i świeżym powietrzem oraz słuchając śpiewu ptaków, na krótką chwilę zapomniałem, dlaczego tam jestem. Otworzyłem bramę i wszedłem na pole, podnosząc mak i zaciskając go w dłoni. Było spokojnie, ale to nie mogło trwać długo. Dostrzegłem go kątem oka, podskakując z przerażenia. Odwróciłem się w stronę mężczyzny, który stał za mną. Wiedziałem, że nie było go tam chwilę wcześniej, więc jego nagłe pojawienie się było niepokojące. Mimo, że zostałem ostrzeżony, aby spodziewać się takiego wydarzenia. Wygląd fizyczny mężczyzny w dużej mierze odpowiadał opisom z poprzednich relacji. Wyglądał niemal identycznie jak kustosz muzeum i wykładowca z uczelni. Nosił grube okulary do czytania i tweedowy garnitur, a jednocześnie miał schludną brodę i krótką fryzurę. Nie wiem, czy to ta sama osoba w każdej historii. Prawdopodobnie nie. Bardziej prawdopodobne wyjaśnienie jest takie. Istota zdecydowała się przyjąć tożsamość pozornie nieszkodliwego typu naukowca. W rzeczywistości jest jednak kimś innym. Zdradzają go jednak oczy, wypełnione ledwie skrywaną złośliwością. Uśmiechał się lekko, gdy mówił, wołając mnie przez pole i mówiąc uprzejmym, ale w jakiś sposób złowieszczym tonem głosu. Dzień dobry panu, miło pana poznać. Przemaszerował przez pole z charakterystycznym uśmiechem na ustach, wyciągając rękę w geście fałszywej przyjaźni. Niechętnie uścisnąłem jego dłoń,
nie chcąc zdradzić swojej przykrywki na tak wczesnym etapie. Przeszedł mnie dreszcz, gdy dotknąłem jego lodowatej dłoni i spojrzałem w jego ciemne, nienawistne oczy. Przybywasz z daleka? Zapytał, zachowując pozory uprzejmości. Tak, z dość daleka, odpowiedziałem. Ale jazda była raczej przyjemna. Doskonale, doskonale, odpowiedział entuzjastycznie. Cóż, nie widzę powodu do dalszych formalności. Wykształcony człowiek taki jak ty zna ukształtowanie terenu. Czy możemy zatem rozpocząć naszą wycieczkę? Jego dobór słów mnie zaniepokoił. Nie zdziwiło mnie, że przewodnik się mnie spodziewał. Jakoś zawsze wiedzieli, kiedy nadchodzimy. Ale czy znał mój prawdziwy plan? Miałem nadzieję, że nie, ponieważ naraziłoby mnie to na ogromne niebezpieczeństwo. Nawet na tym późnym już etapie rozważałem odwrócenie się na pięcie i powrót do pojazdu. Ale dotarłem tak daleko i wiedziałem, że muszę to doprowadzić do końca. Brzmi obiecująco, odpowiedziałem, zauważając chytry błysk wokół przewodnika i jego okrutny uśmiech, który nigdy nie słabnął. Ale był jeszcze jeden zwrot akcji w tej opowieści. Chwilę później obok nas pojawiła się druga postać, jakby zmaterializowała się z powietrza. Spojrzałem na coś, co wyglądało na starszą kobietę, zgarbioną i idącą z pomocą laski. Jej głowa była okryta szalem, a ona sama miała na sobie ciężki zimowy płaszcz, mimo że był ciepły letni dzień. Spojrzała na mnie, uśmiechając się słodko i tworząc pozytywną aurę, która wyraźnie kontrastowała z diabelskim przewodnikiem. Jej skóra była pomarszczona, ale jej oczy wciąż zachowały jasną iskrę i zaskoczyła mnie, puszczając mi chytre mrugnięcie. Byłem zarówno zszokowany, jak i zaniepokojony obecnością staruszki. Poprzednie relacje nie wspominały nic o obecności osoby trzeciej podczas tego wydarzenia. Martwiłem się, że ta bezbronna kobieta nieświadomie wpadła w tę bardzo niebezpieczną sytuację. Mój niepokój wzrósł jeszcze bardziej, gdy zauważyłem reakcję przewodnika na jej nagłe pojawienie się. Z przerażeniem patrzyłem, jak jego twarz czerwienieje z wściekłości i gniewnie wypluwa z siebie słowa. A kim ty jesteś? Co ty tu do cholery robisz? Jego ton był bardzo agresywny, ale jak się okazało, starsza pani była dla niego czymś więcej niż tylko jego przeciwnością. Dobry panie, poproszę o trochę manier. Jestem gościem, który chce dołączyć do wycieczki. Czy to niedozwolone? Zapytała. To wykluczone! Odwarknął przewodnik. Mam swojego gościa, a ta wycieczka jest wyłącznie indywidualna. Spojrzała na mnie z błyskiem w oku, mówiąc: Jestem pewna, że ten dżentelmen nie będzie miał nic przeciwko, jeśli się dołączę. Co ty na to, młody człowieku? Mój umysł szalał. Nie chciałem, by tajemnicza kobieta zagroziła mojej misji, ale jednocześnie nie chciałem jej urazić. Jąkałem się, odpowiadając: Cóż, raczej nie, ale... Nie zdążyłem jednak dokończyć zdania, bo przerwała mi gwałtownie. Widzisz, to żaden problem. Prawie nie będziesz wiedział, że tu jestem. Przewodnik wciąż wyglądał na wściekłego, patrząc z nienawiścią na kobietę, a potem na mnie, zanim odzyskał panowanie nad sobą. W porządku. W końcu ustąpił. Ale nie wolno ci przerywać mojej rozmowy, ani w żaden sposób przeszkadzać w zwiedzaniu. W przeciwnym razie zapłaci pani piekielnie dużo.
Dostrzegłem groźbę, gdy to usłyszałem, ale kobieta zdawała się nie zauważać złowieszczego tonu kryjącego się za jego słowami, kiwając tylko głową i odpowiadając: Nie, nie będę sprawiać żadnych kłopotów. Nie martw się, dobry panie. Świetnie. W takim razie zaczynajmy. Kontynuował przewodnik, wskazując na pokryte makiem pola. Witajcie, goście, w tym najbardziej podniosłym i świętym miejscu. Jak wiadomo, miejsce to było sceną jednej z najkrwawszych bitew XX wieku. Późnym latem 1914 roku europejskie mocarstwa przystąpiły do wojny, w której sojusz Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji stanął przeciwko mocarstwom centralnym, Niemcom, Austro-Węgrom i Imperium Osmańskiemu. Niemieckie dowództwo rozpoczęło realizację planu Schlieffena, przeprowadzając inwazję na Belgię i północno-wschodnią Francję w celu zdobycia Paryża i zmuszenia Francuzów do wycofania się z wojny. Niemiecki plan nie powiódł się jednak, ponieważ ich armie zostały odepchnięte od stolicy Francji i nastąpiła krwawa wojna na wykończenie, w której żadna ze stron nie była w stanie osiągnąć znaczących postępów. Zastosowano straszliwą broń, artylerię, karabiny maszynowe, gaz trujący. Straty były przerażające, a przesiąknięte krwią, błotniste i pełne szczurów okopy wkrótce zamieniły się w piekło na ziemi. Latem 1916 roku siły alianckie rozpoczęły długo oczekiwaną ofensywę wzdłuż rzeki Somme. Atak został poprzedzony wielodniowym bombardowaniem artyleryjskim. Brytyjczycy wierzyli, że niemiecka obrona nie przetrwa tak ciężkiego bombardowania, ale mylili się. To, co nastąpiło później, było krwawą łaźnią, która ostatecznie przyniosła milion ofiar, a niewiele zmieniła na froncie. Właśnie tutaj, gdzie stoimy, brytyjski korpus ekspedycyjny posuwał się naprzód przez ziemię niczyją. 1 lipca 1916 roku. Najkrwawszy dzień w historii armii brytyjskiej. Na tej ziemi, nieco ponad 100 lat temu, tysiące ludzi zginęło pod naporem ognia. Trudno sobie wyobrazić, że taka śmierć i cierpienie miały tutaj miejsce. Prawda? Tak. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, spoglądając na spokojne pola. Czas jest wielkim uzdrowicielem, dodała starsza kobieta. Cóż, czas nie jest czymś, co nas tutaj dotyczy. Oferujemy wyjątkowe doświadczenie, które pozwala naszym gościom zobaczyć i usłyszeć z pierwszej ręki, jak naprawdę wygląda wojna. Wpatrywałem się w przewodnika zdezorientowany, pytając: Co pan ma na myśli? Przewodnik uśmiechnął się sadystycznie, a moje serce zamarło, ponieważ wiedziałem, że szykuje się coś złego. Ale sztuczka, którą zastosował ten drań, była naprawdę niespodziewana. Wszystko, co musiał zrobić, to pstryknąć palcami, by wywrócić świat do góry nogami. Poczułem przypływ energii i zostałem chwilowo oślepiony przez intensywne światło, jaśniejsze niż słońce. Upadłem na kolana, zakrywając oczy dłońmi, a kiedy je ponownie otworzyłem, znalazłem się w innym miejscu, a dokładniej w innym czasie. Makowe pola, drzewa, zadbane płoty i gospodarstwo zostały zastąpione martwym krajobrazem bagna, drutu kolczastego i kraterów po pociskach. Słońce wschodziło na dalekim horyzoncie,
ale w tym nowym poranku nie było radości. Gdy tylko rozejrzałem się po okolicy, moje bębenki zostały niemal rozerwane przez serię potężnych eksplozji. Spojrzałem na wschód i zobaczyłem spadające pociski, które uderzały w linię okopów i betonowe bunkry. Kiedy odwróciłem się na zachód, zobaczyłem działa błyskające na horyzoncie, a przed nimi drugą linię okopów. Ku mojemu przerażeniu zdałem sobie sprawę, że zostaliśmy przeniesieni do lipca 1916 roku, w sam środek bitwy. Co gorsza, nasza trójka stała na ziemi niczyjej pomiędzy liniami brytyjskimi i niemieckimi. Wmawiałem sobie, że to niemożliwe, że to musi być jakieś złudzenie optyczne, ale to wszystko wydawało się takie realne. Błoto pod moimi stopami, grzmiący dźwięk artyleryjskiego ostrzału, a nawet zapach, kordyt, dym i okropny smród gnijących ciał. Byłem, co zrozumiałe, przerażony, ponieważ nagle znalazłem się w najbardziej niebezpiecznym miejscu na ziemi. Utknąłem między dwiema armiami epoki przemysłowej i ich śmiercionośnym arsenałem. Ale kiedy spojrzałem na moich tajemniczych towarzyszy, zobaczyłem, że nie mają takich obaw. Proszę się nie martwić, powiedział przewodnik, którego głos był jakimś sposobem słyszalny nawet ponad piekielnym hukiem artylerii. Jest pan całkiem bezpieczny, dopóki trzyma się pan mojego boku. Spojrzałem na staruszkę w poszukiwaniu potwierdzenia, gdyż zdawała się być wtajemniczona w diabelską sztuczkę przewodnika, który sprowadził nas do tej piekielnej scenerii. Ten pan okłamie cię w większości rzeczy, ale w tej sprawie mówi prawdę, potwierdziła. Potrząsnąłem głową z przerażeniem. Mój mózg wciąż nie był w stanie pojąć, co się ze mną dzieje. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe i spodziewałem się, że będę świadkiem strasznych rzeczy, ale to przekraczało moje najśmielsze oczekiwania. Zamarłem, gdy nagle zdałem sobie sprawę, że bombardowanie artyleryjskie dobiegło końca i na polu bitwy zapanowała niesamowita cisza. Ale oczywiście nie trwało to długo. Potem usłyszałem serię ostrych świstów z brytyjskiej linii okopów i z przerażeniem patrzyłem, jak podnoszono drabiny i wyłaniali się z nich zakuci w hełmy żołnierze, wychodząc na pola śmierci. Chryste, mruknąłem, a łzy spływały mi po policzkach, gdy obserwowałem tragiczny bieg wydarzeń. I oto nadchodzą, jak baranki na własną rzeź, powiedział przewodnik z chorym uśmiechem na twarzy. Lwy prowadzone przez osły, dodała starsza pani z okropnym smutkiem w głosie. Pierwsza fala żołnierzy ledwo wyszła z okopów, zanim rozpoczął się ostrzał z karabinów maszynowych. Bezlitosna zapora pocisków, które cięły ludzkie życia na strzępy. Żołnierz po żołnierzu padali martwi lub ranni w błocie i drutach, a ich okropne krzyki były słyszalne nawet ponad hałasem wystrzałów. Ale wciąż nadciągali, kompania za kompanią, odważnych ludzi rzucających się w przepaść, stąpających po ciałach swoich braci, którzy parli naprzód w kierunku niemieckiej linii. Staliśmy dosłownie pośrodku tego piekła, patrząc jak trupy padają wokół nas. Ale dzięki tej jakiejś czarnej magii, którą wyczarował przewodnik, wydawało się, że nic nam nie grozi. Żołnierze po obydwu stronach nie byli w stanie nas dostrzec, a kule i odłamki nie mogły nas zranić.
Wokół nas była śmierć i zniszczenie. Ale to było tak, jakbyśmy byli zamknięci w jakiejś ochronnej bańce. Tak czy siak, ziemia niczyja była istnym piekłem, gdzie młodzi mężczyźni nadal padali w wyniku bezsensownej rzezi. Ich kruche ciała były rozrywane przez pędzące pociski, a krew i wnętrzności zaśmiecały pole bitwy. Jeden młody żołnierz upadł zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym stałem, upuszczając karabin, po tym jak kula przeszyła jego klatkę piersiową. Spojrzał w górę, gdy upadał, a jego młode oczy były pełne bólu i strachu. Przysięgam, że nawiązał ze mną kontakt wzrokowy na krótką chwilę, zanim wziął ostatni oddech i opuścił ten świat. Starsza pani podeszła do mnie i przemówiła mi do ucha. To smutne, widzieć jak młode życie gaśnie tak gwałtownie. Umarł samotny i przerażony. Tak daleko od swojego domu. Jak się nazywał? Skąd pochodził? Jakie były jego nadzieje i marzenia? Każda śmierć to indywidualna tragedia, a jest ich tak wiele. Jej słowa poruszyły mnie, ale wyraźnie rozgniewały przewodnika. Dość tych sentymentalnych bzdur, warknął. Wojna to wojna, a poza tym główne wydarzenia dopiero nadejdą. Rzuciłem na niego wzrokiem, zastanawiając się, o co mu chodzi. Nagle wszystko ucichło. Ucichły karabiny maszynowe i artyleria, a nacierające oddziały, te, które jeszcze żyły, zamarły w miejscu. Po prostu trwając w bezruchu, pośrodku ziemi niczyjej. Poczułem niepokój, zastanawiając się, co się do cholery dzieje. Czy ogłoszono zawieszenie broni? Nie, to nie mogło być to. To nie pasowało do historii, którą znałem. Poczułem straszny ucisk w żołądku, wiedząc, że zaraz wydarzy się coś przerażającego. Ziemia pod naszymi stopami zatrzęsła się i prawie upadłem w błoto. Spojrzałem na moich towarzyszy i zauważyłem ostry kontrast w ich wyrazach twarzy. Twarz starszej pani była przepełniona smutkiem, wyrazem zrezygnowania. Tymczasem przewodnik był niemal podekscytowany, obserwując chaos. Przemoc i śmierć na takiej skali. Taka masakra zawsze stanowi okazję dla naszych sił. Ale oczywiście, pan już o tym wie, prawda? Mrugnął do mnie w przerażający sposób i od razu wiedziałem, że ma mnie na celowniku. Otworzyłem usta, by coś powiedzieć, ale nie zdążyłem. Chwilę później dwie linie frontu stanęły z powrotem w płomieniach. W panice spojrzałem na poranne niebo i zobaczyłem setki spadających kul ognia. Każda wielkości samochodu i każda kierowana przez nieznaną siłę. Uderzyły one jednocześnie w linie brytyjskie i niemieckie z zabójczą precyzją, podpalając okopy i siejąc spustoszenie. Nasze wstępne ataki są bez porównania bardziej skuteczne niż ataki artyleryjskie, ogłosił przewodnik, wbijając się głęboko w ziemię i podpalając ludzi wewnątrz bunkrów. Śmiertelnicy nie mają szans. Jakby na potwierdzenie jego słów, usłyszałem mrożące krew w żyłach krzyki palonych żywcem ludzi, a moje nozdrza wypełnił odór spalonego ciała. Trudno było sobie wyobrazić, by bitwa tak brutalna jak nad Sommą stała się jeszcze bardziej przerażająca. A jednak właśnie tego byłem świadkiem. Wtedy zdałem sobie sprawę, że demoniczny przewodnik nie tylko przeniósł mnie w czasie,
ale także do innego wymiaru, w którym Legiony Piekieł wybrały rok 1916 jako rok inwazji. Ogniste kule zawsze pojawiały się pierwsze. Wiedziałem to z poprzednich relacji, ale to nie był koniec ataku. Odwróciłem się powoli, dostrzegając ruch kątem oka. Spojrzałem w dół i z przerażeniem zobaczyłem, jak martwy żołnierz nagle drgnął, a potem wstał. Jego ciało zostało przywrócone do życia przez mroczną siłę. Jego stawy pękały, gdy niezdarnie wstawał. Jego oczy były martwe, a szczęka zwisała. Wyglądał jak jakaś mięsna kukła, trzymana na niewidzialnych sznurkach i przez krótką chwilę on, a raczej ono, stało nieruchomo, zdając się patrzeć prosto na mnie. Kiedy zaszarżował, krzyknąłem, a instynkt kazał mi uciekać, ale kiedy próbowałem uciekać, starsza pani chwyciła mnie mocno za ramię, powstrzymując mnie. Byłem zaskoczony tym, ile siły miała. Nie, rozkazała. Jeśli opuścisz ten krąg, zginiesz. I miała rację. Ożywiony żołnierz przebiegł tuż obok nas, zatapiając zęby w innym brytyjskim żołnierzu, łapczywie pożerając młodego mężczyznę, który zaledwie kilka minut wcześniej zapewne był jego przyjacielem. Odwróciłem się z obrzydzeniem, tylko po to, by odkryć, że ta makabryczna scena rozgrywała się na całym polu bitwy, gdzie tysiące brytyjskich i niemieckich żołnierzy ożyło jako zombie, rozpoczynając dzikie ataki na żywych. Dawni wrogowie stali się sojusznikami, którzy desperacko walczyli z hordami zombie, strzelając do wroga z karabinów maszynowych, a ostatecznie walcząc bagnetami i kolbami karabinów. Ale było to daremne, ponieważ za każdym razem, gdy człowiek padał martwy, natychmiast przechodził na stronę wroga. Wkrótce cała ziemia niczyja została zdominowana przez hordy zombie, które polowały na ocalałych w krwiożerczym szale, rozrywając ludzi na kawałki gołymi rękami i ucztując na ich jeszcze ciepłych ciałach. Byłem przerażony. Upadłem na kolana i zwymiotowałem na błoto, a całe moje ciało trzęsło się, jakbym miał zaraz zemdleć. Starsza kobieta położyła delikatną dłoń na moim ramieniu i wypowiedziała kojące słowa do mojego ucha. Już dobrze, młody człowieku. To, czego jesteśmy świadkami, to czyste zło. Ale jesteś silny i razem przez to przejdziemy. Przewodnik odpowiedział jednak z okrutną pogardą, patrząc na mnie z góry. O, drogi panie, źle się pan czuje? Przypuszczam, że to dla pana zbyt wiele. Cóż, i tak już prawie skończyliśmy w tym miejscu. Czas na zmianę scenerii. Może trochę morskiego powietrza. Po tych słowach pstryknął palcami po raz drugi, a ja znalazłem się w innym miejscu i czasie. Poczułem morską bryzę na skórze i piasek pod stopami. Spoglądając na piaszczystą plażę, zobaczyłem silnie zmilitaryzowaną linię brzegową z pułapkami czołgowymi w kształcie litery X i drutem kolczastym, a powyżej klify ufortyfikowane betonowymi bunkrami i workami. A potem spojrzałem na morze, reagując szokiem, gdy zobaczyłem ogromną flotę okrętów wojennych i jednostek desantowych przecinających fale i szybko zbliżających się do linii brzegowej. Data to 6 czerwca 1944 rok, powiedział przewodnik. Plaża Omaha w Normandii. Po latach przygotowań
siły alianckie rozpoczynają operację Overlord. Inwazję na okupowaną przez Niemców Francję. Alianci cieszą się znaczną przewagą w powietrzu i na morzu, ale niemiecka obrona wybrzeża jest silna, a pierwsza fala piechoty będzie bezbronna. Najwyższe poświęcenie, jakiego dokonają ci młodzi mężczyźni, dodała starsza pani. Podróż przez pół świata, by walczyć ze złym reżimem, a wszystko to w imię wolności. Jesteśmy świadkami bohaterstwa nawet w tych mrocznych czasach. Walczą, ponieważ wierzą w coś większego niż oni sami. Przewodnik warknął na kobietę, rzucając jej nienawistne spojrzenie. Napięcie między nimi rosło i obawiałem się zakończenia. Nie było jednak czasu, by się nad tym zastanawiać, gdyż wokół nas ponownie zapanował chaos bitewny. Nad naszymi głowami latały pociski. Alianckie niszczyciele bombardowały fortyfikacje na brzegu, a niemieckie działa kalibru 88 do nich strzelały. Kilka okrętów desantowych zostało trafionych, eksplodując, a żołnierze na ich pokładzie zginęli, zanim jeszcze dotarli na plażę. Kolejna grupa nie poradziła sobie dużo lepiej. Gdy tylko jednostki dotarły do brzegu, a rampy desantowe opadły, na amerykańskich żołnierzy posypała się nawałnica pocisków z niemieckich karabinów maszynowych, zabijając i raniąc dziesiątki w ciągu kilku minut. Ale oni wciąż szli, posuwając się w głąb plaży, używając metalowych przeszkód jako osłony, odpowiadając ogniem i powoli przesuwając się w kierunku klifów. Wielu ludzi umierało na moich oczach i był to przerażający widok, ale byłem też zdezorientowany. Wróciłem myślami do relacji studenta, który uczestniczył w wykładzie w alternatywnym piekielnym świecie. W tym wymiarze legiony piekielne zaatakowały pod koniec 1942 roku. Więc lądowanie w Normandii nigdy nie miało miejsca. Więc co to było? Na co wystawiał mnie przewodnik? Czy widziałem inwazję w Normandii w mojej własnej linii czasu? Czy też była to historia jeszcze innego, alternatywnego wymiaru? Wkrótce otrzymałem odpowiedź. Moje serce zamarło, gdy ziemia się zatrzęsła, a bitwa nagle się zatrzymała. Wiedziałem, co będzie dalej. Moją uwagę przyciągnęło zbocze klifu, gdzie nagle w niemieckie bunkry uderzyły śmiercionośne kule ognia i eksplodowały płomieniem. Niektórzy amerykańscy żołnierze okrzyknęli triumf, najwyraźniej wierząc, że to ich strona dokonała zniszczeń. Niestety, byli w błędzie. Odwróciłem się w stronę ofensywy i zobaczyłem gotujące się morze, wznoszące się fale i coś ogromnego i przerażającego, wyłaniającego się z głębin. Wiedziałem, co to było po przeczytaniu poprzednich relacji, ale słuchanie opowieści nigdy nie przygotowałoby mnie na zobaczenie bestii na własne oczy. Gdy stałem w osłupieniu, przewodnik podszedł do mnie i z sadystycznym uśmiechem potwierdził to, co już wiedziałem. Lewiatan, groza mórz. Żaden statek zbudowany przez człowieka nie wytrzyma jego śmiertelnego uścisku. Jakby chcąc podkreślić swą rację, stwór uniósł ogromne macki nad powierzchnię, owijając je wokół najbliższego alianckiego okrętu wojennego. Mogłem tylko patrzeć z przerażeniem, jak bestia wykorzystuje swoje ogromne rozmiary i siłę, by zmiażdżyć stalowy korpus maszyny. Usłyszałem przeraźliwy pisk miażdżonego metalu i przeraźliwe krzyki marynarzy. Bestia powoli ciągnęła niszczyciela w dół, zamykając jego załogę w podwodnym grobie.
Straszliwa misja wykonana. Bestia ruszyła na swój kolejny cel, bezkarnie atakując drugi okręt wojenny. Żołnierze na plaży przestali walczyć i wszyscy patrzyli teraz w stronę morza, nie mogąc pojąć horroru, którego byli świadkami. Niektóre z okrętów desantowych dotarły na ląd, podczas gdy inne wciąż znajdowały się na wodzie. Operacja już była w rozsypce, ale siły piekielne miały w zanadrzu jeszcze jedną diabelską sztuczkę. Zobaczyłem ruch pod powierzchnią wody, gdy jeszcze wtedy niezauważone drapieżniki podpłynęły na pozycję i przygotowały się do ataku. Pierwsza bestia wyskoczyła z wody, dosłownie wskakując do łodzi desantowej i krwawo rozrywając ludzi w środku. Wszystko działo się tak szybko, że nie zdążyłem dobrze przyjrzeć się potworowi, a z głębin wynurzały się kolejne setki, by zaatakować zarówno łodzie, jak i linię brzegową. Najlepiej mogę je opisać jako węże morskie, z których każdy miał co najmniej 6 metrów długości i był pokryty grubymi zielonymi łuskami. Ich oczy miały piekielny odcień czerwieni, a ich ohydne paszcze były wypełnione ostrymi kłami. Bestie zaatakowały wręcz z drapieżnym instynktem, przepływając płytkie wody i prześlizgując się po piaskach. Żołnierze krzyczeli, próbując się bronić, ale węże rzucały się na nich, połykając ich całych. Odwróciłem się, zamykając oczy i zakrywając uszy. Po raz kolejny staruszka przyszła mi z pomocą. Pamiętaj, młody człowieku, ten rzekomy przewodnik to kłamca. Nie możesz ufać temu, co ci pokazuje. Otworzyłem oczy i podniosłem głowę, napotykając jej wzrok, i wykrzyczałem swoją gniewną odpowiedź. Ale to się wydarzyło! To już historia! Może nie w moim świecie, ale to nie czyni tego mniej realnym. Kobieta uśmiechnęła się lekko, kręcąc głową. Prawda nie jest taka prosta i zawsze jest nadzieja. Odpowiedziała, wskazując na klif. Spójrz. Spojrzałem na skraj plaży, zdumiony widokiem niemieckich i amerykańskich żołnierzy łączących siły, tworzących kordon obronny i ostrzeliwujących węże, z których kilka zginęło, kiedy utrzymywali pozycję wbrew wszelkim przeciwnościom. Bardzo godne podziwu, powiedział przewodnik. Ale niestety daremne. Kiwnął głową w górę. Spojrzałem tam i ujrzałem potwory zstępujące z błękitnego nieba. Z początku zaledwie kropki, ale potem dostrzegłem ich prawdziwą formę. Harpie, skrzydlate demony, pokryte czerwoną łuską i uzbrojone w ostre jak brzytwa kły i pazury. Setki potworów skrycie zanurkowały z góry i przeprowadziły atak z zaskoczenia na odsłoniętych żołnierzy. Widziałem zbliżającą się rzeź i krzyknąłem do nich, zapomniawszy na chwilę, że nie mogą mnie ani usłyszeć, ani zobaczyć. Przewodnik zachichotał okrutnie, gdy skrzydlate bestie rzuciły się na ofiary i rozpętały obrzydliwą, krwawą masakrę, rozrywając ciała na strzępy. Mimo całej swojej odwagi, ci ludzie nie byli w stanie wytrzymać tego zmasowanego ataku. I wkrótce węże i harpie wymordowały ich w setkach, a ohydne bestie walczyły między sobą, pożerając swoje ofiary. Po raz kolejny odwróciłem się z obrzydzeniem, nie chcąc patrzeć staruszce w oczy. Wiedziałem, że mnie okłamała. Ona również milczała, więc demoniczny przewodnik musiał zabrać głos. Cóż, myślę, że widzieliśmy już wystarczająco dużo. Czas przejść do następnej lokalizacji. Kolejne pstryknięcie palcami i oślepiający błysk. Zostaliśmy przeniesieni do kolejnego, piekielnego, alternatywnego wymiaru.
pierwszą rzeczą, która we mnie uderzyła, był duszący upał i gęste powietrze. Wysoka wilgotność, przez którą pociłem się i z trudem oddychałem. Otworzyłem oczy i znalazłem się w gęstym lesie tropikalnym, z wysokimi drzewami górującymi nad nami i gęstą roślinnością, niedbale powycinaną ludzkimi rękami. Wtedy zdałem sobie sprawę, że przewodnik przeniósł nas na inny kontynent, a także w inny czas i wymiar. Znajdowaliśmy się teraz w tropikach i byliśmy świadkami zupełnie innego rodzaju konfliktu. W większości wymiarów II wojna światowa kończy się zwycięstwem aliantów, wyjaśnił spokojnie przewodnik. Ale wkrótce potem wybucha zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Opada żelazna kurtyna, a świat zostaje podzielony między blok komunistyczny i kapitalistyczny. Pojawienie się broni nuklearnej sprawia, że pełny konflikt jest raczej mało prawdopodobny, ponieważ żadna ze stron nie chce ryzykować zapoczątkowania apokalipsy. Ten rozwój wydarzeń udaremnia cele mojego mistrza, ale w tym chaosie wciąż istnieją możliwości, ponieważ dwa supermocarstwa walczą o kontrolę i wpływy na całym świecie. Skutkuje to brutalnymi wojenkami, takimi jak ta, niekonwencjonalnymi konfliktami, ale nie mniej krwawymi. Przerwał na chwilę, machając ręką, by zwrócić uwagę na nasze otoczenie. Witamy w Indochinach w 1968 roku. Ameryka wysłała ogromną liczbę żołnierzy i sprzętu, próbując pokonać komunistyczną rebelię, ale ich działania wojenne zostały zniweczone przez nieustępliwość sił partyzanckich. Następuje krwawy pad, a my, jak zawsze, jesteśmy gotowi wkroczyć w ciemność. Naszą uwagę przyciągnęło niebo nad nami, gdy usłyszeliśmy rozpoznawalny terkot śmigieł. Dostrzegłem helikopter Huey, który zniżał się z hałasem, lądując na polu ryżowym, na którym staliśmy. Uderzył we mnie potężny strumień gorącego powietrza, a intensywny dźwięk obracających się łopat wirnika zagłuszył wszystkie inne dźwięki. Patrzyliśmy, jak oddział 8 ciężko uzbrojonych amerykańskich piechurów wyskakuje z bocznych drzwi helikoptera i ustawia się w defensywnym szyku na skraju pola, z bronią skierowaną w stronę linii drzew. Następnie śmigłowiec wzbił się w powietrze, powoli wycofując się z pola i wracając na błękitne niebo, pozostawiając żołnierzy samych do wykonania swojej misji. Żołnierze oczywiście nas nie widzieli, więc mogliśmy obserwować ich z bliska, gdy formowali szyk i rozpoczynali wyznaczony patrol w dżungli. Podążaliśmy za nimi, pozostając wewnątrz naszej ochronnej bańki dzięki czarnej magii przewodnika, ale wciąż narażeni na widoki, dźwięki i zapachy tropikalnego lasu oraz oczywiście duszący, wyczerpujący upał. Mogłem dostrzec, jak bardzo spięci byli żołnierze w tych okolicznościach, drgając przy każdym szeleście liści, szepcząc o zasadzkach i pułapkach Panji. Tak wyglądała przerażająca rzeczywistość walki z rebeliantami, gdzie atak mógł nadejść z każdego miejsca i w każdej chwili, a linia frontu nie była jasno określona. Nie zawędrowaliśmy daleko, nim dotarliśmy do polany, kierując nasze umęczone spojrzenia na małą wioskę złożoną z bambusowych chat, a moje nozdrza ponownie uderzył cuchnący odór śmierci. Patrzyliśmy, jak amerykańscy żołnierze odkrywają pierwsze ciało, a po nim kolejne i kolejne. Oddział wpadłby w panikę, gdyby nie surowe rozkazy sierżanta. Trzymać się razem, chuje! Zagrzmiał. Wciąż mamy robotę do zrobienia. Obserwujcie linie drzew i uważajcie na pułapki.
Jego ludzie niechętnie wykonywali rozkazy, ale spanikowane wymiany zdań nie ustawały, gdy znajdowano kolejne ciała. Widzieliśmy to, co oni, i byłem przerażony tą masakrą. Wyraźnie było widać, że zabici nie byli bojownikami Wietkongu, ale raczej nieuzbrojonymi cywilami. Starcami, kobietami i dziećmi. Co więcej, ich ciała były poważnie okaleczone, rozerwane na strzępy, z krwią i wnętrznościami rozrzuconymi po leśnej ściółce. Wydawało się, że nikt nie przeżył, ponieważ nawet zwierzęta hodowlane w wiosce, kozy i kurczaki, zostały podobnie wybite. To było obrzydliwe. Słuchaliśmy pospiesznych komentarzy żołnierzy w miarę jak sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Co jest, kurwa? Charlie to zrobili? Zapytał jeden z młodych szeregowców. Możliwe. Chociaż nigdy nie widziałem takiej masakry. Odpowiedział sierżant. Nie sądzę, żeby zrobili to ludzie. Wtrącił inny mężczyzna. Spójrz na ślady ugryzień na ciałach. Wygląda mi to na atak zwierzęcia. To niemożliwe, odpowiedział sierżant. Żadne zwierzę nie mogłoby tego zrobić. Ale nie brzmiał zbyt pewnie. W powietrzu panowała groza, gdy żołnierze w milczeniu czuwali przy zabitych. Wydawało się pewne, że zaraz wydarzy się coś złego. Więc trudno było się dziwić, gdy nastąpił atak. Mężczyzna wrzasnął, wskazując na głębokie zarośla, gdy w cieniu pojawiła się para żarzących się czerwonych oczu. Rozległ się głęboki, zwierzęcy skowyt, a potem krwawy chaos. Bestia ruszyła szybko na otwartą przestrzeń. Smuga futra i zębów, która rzuciła się na najbliższego żołnierza, zanim ten zdążył zareagować. Mężczyzna krzyknął, strzelając na oślep ze swojego M16 w powietrze, gdy został powalony, a następnie zmasakrowany. Bestia rozerwała mu klatkę piersiową i wyrwała serce. Reszta jego oddziału zareagowała szokiem, ponieważ nic w ich szkoleniu ani z ich doświadczenia nie przygotowało ich na coś takiego. Kontakt! Wykrzyknął sierżant, podnosząc karabin i oddając strzały. Jasna cholera! Są wszędzie! Krzyknął inny mężczyzna. I rzeczywiście, kilka kolejnych piekielnych bestii wyłoniło się z otaczającego lasu, błyskawicznie przeprowadzając dzikie ataki. Pozostali żołnierze strzelali dziko we wszystkich kierunkach, ale stworzenia poruszały się tak szybko, że nie mogli ich namierzyć. Mogłem tylko z przerażeniem patrzeć, jak człowiek po człowieku ginął w tym szaleńczym ataku. Głowa jednego żołnierza została odcięta jednym machnięciem pazura, podczas gdy kilku innych zostało wciągniętych do lasu. Wciąż gorączkowo wyjąc i wbijając pazury w ziemię w daremnej próbie ucieczki. Sierżant był ostatnim stojącym człowiekiem i udało mu się postrzelić i zranić jedną z bestii, zanim dwie inne chwyciły go z obu stron, używając olbrzymiej siły, by wyrwać jego ramiona ze stawów. Dopiero wtedy dobrze przyjrzałem się stworom, które po skończonej rzezi ucztowały na mięsie swoich świeżych ofiar. Były to wilkołaki. Pół ludzie, pół wilki. Ich oczy płonęły demoniczną czerwienią, a wypełnione krwią paszcze były po brzegi nabite ostrymi jak brzytwa zębami. Słyszałem wzmianki o takich stworzeniach w poprzednich relacjach, ale nic nie mogło mnie przygotować na zobaczenie ich na własne oczy, ani na szybkość i dzikość ich ataku. Bezduszne, dzikie bestie, mruknęła staruszka podchodząc do mnie. Nie wybrzydzają co do ofiar, ani w nic nie wierzą. Ich jedynym pragnieniem jest zaspokojenie nieustającego głodu i żądzy krwi. Mylisz się, odparł gniewnie przewodnik.
To prawda, że nasze oddziały uderzeniowe nie dyskryminują. Kapitalista czy komunista, żołnierz czy cywil. Ich mięso smakuje tak samo. Ale te bestie służą wyższemu celowi. Są lojalne wobec swojego pana, a jego cel jest jasny. Zniszczyć ludzkość i zdobyć panowanie nad ziemią. I to mu się uda. Nie byłabym tego taka pewna. Odpowiedziała tajemniczo staruszka. Dwójka kuriozalnych postaci wpatrywała się w siebie przez dłuższą chwilę, podczas gdy wilkołaki kontynuowały ucztę na trupach. Przez chwilę obawiałem się, że dojdzie do przemocy, ale wtedy przewodnik przerwał ciszę, przemawiając z tym samym, okrutnym uśmiechem wyrytym na ustach. Cóż, chyba potrzeba nam dalszych dowodów, nawet po tym wszystkim, co widzieliśmy. Ale nic nie szkodzi. Mam w zanadrzu specjalną niespodziankę dla naszego gościa. Wpatrywał się we mnie swoimi złowrogimi oczami, a ja poczułem zimny dreszcz przebiegający mi po kręgosłupie. Ser, jest pan Anglikiem, prawda? Zapytał. Tak. Odpowiedziałem nerwowo, obawiając się, dokąd to zmierza. Bardzo dobrze, kontynuował przewodnik. Rzućmy więc okiem na niedaleką przyszłość twojego kraju. Kolejny błysk światła i nagle znalazłem się w moim rodzinnym Londynie, stojąc na ulicy, którą uważałem za Oxford Street. Ale nie była to ruchliwa dzielnica handlowa, którą pamiętałem. Stolica Anglii została przekształcona w postapokaliptyczne piekło, z opuszczonymi ulicami, rozbitymi i splądrowanymi sklepami oraz płonącymi wieżowcami i zabytkowymi budynkami. Witamy w domu! Przewodnik szydził z perwersyjną satysfakcją. Nie do końca takim, jakim go zapewne pamiętasz. Jest rok 2020... któryś. Cóż, po co psuć niespodziankę? A teraz patrz. Poczułem narastającą we mnie wściekłość i zacisnąłem pięści. Chciałem zatłuc drania na miejscu, ale starsza pani mnie powstrzymała. Zachowaj spokój, młody człowieku, ostrzegła. Nie daj się sprowokować. To wszystko wkrótce się skończy. Wciąż byłem wściekły i przerażony, ale wydarzenia nadal rozgrywały się na moich oczach. Na drugim końcu ulicy znajdowała się barykada obsadzona przez pluton brytyjskich żołnierzy, w większości uzbrojonych w karabiny L-85, ale niektórzy nosili wyrzutnie pocisków przeciwpancernych Javelin. Piechota była wspierana przez czołg Challenger, który blokował ulicę. Domyśliłem się, że te oddziały przygotowywały ostatnią deskę ratunku. Ale przed czym? Wkrótce otrzymałem odpowiedź. Ziemia zatrzęsła się pod naszymi stopami i usłyszałem głośne uderzenia o asfalt. Donośny, dudniący huk, który stawał się coraz głośniejszy. Nagle ogromne stworzenie przebiło się przez jeden ze zrujnowanych budynków, wyłaniając się na pustą wcześniej ulicę. Spojrzałem w górę, przerażony, widząc demona wysokiego na 15-20 metrów, z rogatą głową i kopytami, ale ciałem człowieka, ozdobionym grubą stalową zbroją. Jego oczy płonęły ognistą czerwienią. Otworzył ogromną paszczę, ukazując rzędy rekinowatych zębów. Bestia wydała z siebie przerażający ryk, który przeszył powietrze i ruszyła ulicą w kierunku żołnierzy. Ziemia drżała pod jej ogromnymi kopytami. Żołnierze otworzyli ogień z każdej dostępnej im broni.
Pociski karabinów nie odniosły żadnego skutku, odbijając się od pancerza demona jak kamyki od blachy. Ale wtedy Challenger otworzył ogień ze swojego głównego działa, wytwarzając potężny wybuch. Pocisk pomknął przez chaos ulicy i wbił się w opancerzoną klatkę piersiową demona. Ciężki pocisk zatrzymał potwora w miejscu. Zaryczał z bólu i gniewu, ale pocisk nie powalił go na ziemię, a jedynie tymczasowo opóźnił jego natarcie. To, co stało się później, było albo wynikiem wybitnych umiejętności, albo zupełnym fartem. Pocisk Javelin wzbił się w powietrze i trafił szarżującego demona prosto w lewe oko. Pocisk przebił się przez miękką tkankę i eksplodował wewnątrz mózgu demona. Potwór zginął natychmiast, a jego ogromne cielsko runęło na ulicę, zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym staliśmy. Ciężar jego truchła roztrzaskał beton. Żołnierze krzyknęli z triumfem, a ja podzielałem ich radość. Z tego, co czytałem w poprzednich relacjach, te podobne do Goliatów demony były uważane za praktycznie niezniszczalne. Ale to, co właśnie zobaczyłem, udowodniło, że można je zabić. Ale wtedy przypomniałem sobie coś jeszcze z opowieści. Że te demony zawsze walczyły trójkami. Drugi demon pojawił się nagle na drugim końcu Oxford Street, podnosząc do ramienia broń podobną do kuszy i oddając strzał. Bełt przeszył powietrze tak szybko jak pocisk rakietowy, wbijając się w czołg i przebijając jego gruby pancerz, zamieniając zaawansowaną technologicznie maszynę wojenną w płonący kawał złomu. Pozostali przy życiu żołnierze byli rozbici, gdy nagle zza ich pleców wyłonił się trzeci demon, rycząc ze wściekłością i wymachując ogromnym ognistym mieczem. Mogłem tylko patrzeć z przerażeniem, jak demon zabija pół tuzina żołnierzy naraz, przecinając ich na pół i plamiąc chodnik krwią. Ci, którzy przeżyli, rozbiegli się we wszystkich kierunkach, strzelając na oślep do swoich gigantycznych napastników. Wątpiłem, by uciekli daleko. Cóż, na tym koniec, powiedział przewodnik z tym samym bezczelnym uśmiechem na twarzy. Wskazał na wejście do stacji metra po drugiej stronie ulicy. Szczury zawsze uciekają pod ziemię w podobnych sytuacjach. Rzućmy okiem. Zaczął kroczyć przez zasypany gruzem asfalt, ignorując potworne demony, które wyłapywały pozostałych żołnierzy. Nie podążyłem za nim od razu, zamiast tego spoglądając na starszą kobietę w poszukiwaniu otuchy. To nie będzie łatwe, wyjaśniła. Ale musisz to zobaczyć. Jest już za późno, by zawrócić, młody człowieku. Skinąłem głową i przeszliśmy przez ulicę, podążając za przewodnikiem po schodach do stacji pod ziemią. Po przejściu przez rozbite barierki byliśmy świadkami kolejnej przerażającej sceny. Być może najgorszej z dotychczasowych. Na dole znajdowało się kilku pozostałych żołnierzy. Mieszanka z różnych pułków, a nawet kilku uzbrojonych funkcjonariuszy miejskiej policji. Wszyscy wyglądali na wyczerpanych i przerażonych, ale nadal utrzymywali rozluźniony kordon wzdłuż peronu stacji. Ale prawdziwy horror krył się właśnie za uzbrojoną grupą. Kilkuset cywilów, mężczyzn, kobiet i dzieci, wszyscy skuleni wzdłuż platformy. Spojrzałem na te twarze i zobaczyłem tylko strach i ból. Wszyscy byli brudni i wycieńczeni, niemalże uchodźcy w swoim własnym kraju, szukający schronienia pod ziemią, ponieważ wróg kontrolował teraz ulicę powyżej. Londyńskie metro służyło już wcześniej jako schronienie, w mrocznych czasach Blitzu, podczas II wojny światowej. Ale teraz
Londyńczycy ukrywali się przed wrogiem bardziej złym niż nawet naziści. Przeszliśmy przez peron niezauważeni przez personel wojskowy i skupisko ludzi. Oficer krzyczał do radia, rozpaczliwie błagając o pomoc z zewnątrz. Nie mogłem zrobić nic poza słuchaniem. Do kurwy nędzy! Krzyczał. Mam tu ponad 500 cywilów! Potrzebujemy natychmiastowej ewakuacji! Przykro mi, pułkowniku. Padła oschła odpowiedź z drugiej strony. Żadne helikoptery nie są dostępne. Nic nie możemy zrobić. Nie przyjmuję tej odpowiedzi! Krzyknął pułkownik. Daj mi swojego przełożonego! Proszę czekać. Padła nerwowa odpowiedź. Nastąpiła napięta pauza, po czym szum został zastąpiony przez nowy głos. Kobiecy. Pewny siebie, ale także wyczerpany. Jej ton od razu wskazywał, że nie były to dobre wieści. Pułkowniku, mówi pani premier. Oficer wybałuszył oczy i wyraźnie przełknął ślinę, zanim odpowiedział: pani? Bardzo mi przykro, pułkowniku. Kontynuowała. To najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek będzie musiał podjąć przywódca i pomyślałam, że jestem to panu winna. Powiedzieć panu osobiście. Nastąpiła napięta pauza, ponieważ wydawało się, że polityk stara się znaleźć słowa. Moi doradcy wojskowi powiedzieli mi, że nie ma innej alternatywy. Zezwoliłam na operację Święty Ogień. Trójząb został wysłany. Tak mi przykro, pułkowniku. Pańskie poświęcenie nie zostanie zapomniane. I w tym momencie połączenie radiowe zostało nagle zakończone. Pułkownik był w stanie szoku, wciąż trzymając słuchawkę, patrząc na skulonych uchodźców z szeroko otwartymi z przerażenia oczami. I zrozumiałem, dlaczego. Trójząb oznaczał broń nuklearną. Brytyjski rząd postanowił zniszczyć własną stolicę. Do tego właśnie doszło. Jakie szaleństwo! Jaka desperacja doprowadziła ich do tego miejsca! Miłosiernie, nie trzeba było długo czekać na straszliwy koniec. Gwałtowny wstrząs i fala ognia zniszczyły sufit, grzebiąc setki wrzeszczących cywili i żołnierzy pod tonami gruzu. Upadłem na kolana, zakrywając oczy i uszy w daremnej próbie zagłuszenia tego horroru. Ale wszystko skończyło się prawie tak szybko, jak się zaczęło, a przemiły przewodnik przeniósł nas z powrotem do teraźniejszości. Znalazłem się zwinięty w kłębek na peronie stacji metra Oxford Circus. Przewodnik i starsza pani stali nade mną, a zdziwieni pasażerowie przepychali się obok nas. Wszystko w porządku, kolego? Zapytał jeden z mężczyzn, patrząc na mnie z troską. Szybko się uspokoiłem i otarłem zimny pot z czoła, wstając na trzęsących się nogach. Tak, nic mi nie jest. Odpowiedziałem uprzejmie, choć w rzeczywistości było zupełnie na odwrót. Zostałem przeciągnięty przez piekło i z powrotem, ale wiedziałem, że to jeszcze nie koniec. Spojrzałem na moich dwóch towarzyszy, ale okazało się, że byli prawie nieświadomi mojej obecności, patrząc na siebie wzdłuż przez zatłoczoną platformę. Czas to zakończyć. Warknął przewodnik przez zaciśnięte zęby. Zgoda, odpowiedziała kobieta. Ale nie tutaj. W porządku, odpowiedział przewodnik, zanim ponownie pstryknął palcami. Kolejny błysk światła i udaliśmy się w inne miejsce.
W jednej chwili uderzył mnie lodowaty wiatr, który zmroził moje kości. Rozejrzałem się dookoła i zobaczyłem, że stoimy na zamarzniętej górze, gdzie w każdym kierunku jest tylko biały śnieg. Moje zęby szczękały, a całe ciało trzęsło się w niekontrolowany sposób, gdy przewodnik mówił: Góry Watkinsa, Grenlandia. Nigdy nie zdarzyło się tu nic wielkiego, ale jest odizolowane i daleko od ciekawskich oczu, więc będzie służyć naszemu celowi. Nadal drżałem, zastanawiając się, jak zdołam przeżyć tak intensywne zimno. Staruszka zerwała kontakt wzrokowy ze swoim adwersarzem, spoglądając na mnie ze współczuciem w oczach. Ku mojemu szokowi zdjęła swój ciężki płaszcz, odsłaniając swoje wątłe ciało. Proszę, młody człowieku, powiedziała, podając mi płaszcz swoją kościstą dłonią. Potrząsnąłem głową i wymamrotałem przez sine usta. Nie mogę. Bez względu na to, jak bardzo było mi zimno, nie zamierzałem pozbawiać 80-letniej kobiety jej zimowego płaszcza. Zaufaj mi, odpowiedziała z uprzejmym uśmiechem. Potrzebujesz go bardziej niż ja. Jakoś jej uwierzyłem, a nie miałem zamiaru zaglądać darownemu koniowi w zęby, więc wziąłem płaszcz i założyłem go, delektując się ciepłem i formą ochrony, jaką oferował. Bardzo wzruszające, zadrwił przewodnik. Niezły z ciebie anioł stróż. Zgadza się. Robię, co mogę, aby wnieść trochę komfortu, odpowiedziała kobieta, jednocześnie nieustraszenie spotykając wzrok przewodnika. Ty cholerna dziwko! Wypluł nienawistnie, a jego twarz poczerwieniała z wściekłości. Myślisz, że nie wiem, kim naprawdę jesteś? Rozpoznałem cię, gdy tylko cię zobaczyłem. Bardzo spostrzegawcze z twojej strony, odpowiedziała sarkastycznie. To tylko zwiększyło złość przewodnika. Co ty tu kurwa robisz? Krzyknął. Jestem tu, by cię powstrzymać, odpowiedziała stanowczo, nie tracąc ani chwili. Zaśmiał się szyderczo, zanim odpowiedział. Wciąż tego nie rozumiesz, prawda? Wygramy! Ziemia upadnie, a ludzkość zginie. To nieuniknione. W każdej linii czasowej ostatecznie odniesiemy zwycięstwo! Kobieta uśmiechnęła się przelotnie, zanim odpowiedziała. Nic nie jest nieuniknione. Przyszłość nie jest wyryta w kamieniu, a wszelkie zło, którego dopuścił się twój pan, można cofnąć. Nie wygrasz! Dość gadania! Krzyknął przewodnik, a jego oczy wypełniły się wściekłością. Rozstrzygnijmy to! I wtedy naprawdę rozpętało się piekło. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, były oczy przewodnika, przybierające odcień piekielnej czerwieni, a następnie rogi, które nagle wysunęły się z jego czoła. Jego białe zęby zmieniły się w kły, a jego ciało rosło w niemożliwym tempie, podwajając, a potem potrajając jego wzrost. I na tym się nie skończyło. Cofnąłem się, patrząc z przerażeniem, jak nasz były przewodnik przemienił się w jednego z przypominających Goliaty demonicznych żołnierzy piechoty, wysokiego na blisko 20 metrów z kopytami zanurzonymi głęboko w śniegu. Ryknął ogłuszająco, tak głośno, że obawiałem się, że wywoła lawinę, ale zamiast tego wyciągnął ogromny miecz, bez wątpienia 3 razy dłuższy od człowieka. Przerażająca broń płonęła ognistym blaskiem, podgrzewając mroźne środowisko. Byłem przerażony, widząc tak zwanego przewodnika w jego potwornej, prawdziwej formie.
żołnierza piekieł, gotowego do walki. Ale to nie ja byłem jego celem. Bestia skupiła się na staruszce i na papierze nie mógł się dopasować gorzej. Ale starsza kobieta też nie była taka, na jaką wyglądała. Kiedy spojrzałem w jej kierunku, zobaczyłem, że ona również się zmienia. Przekształca się w znacznie młodszą i silniejszą kobietę. Jej włosy srebrne, a oczy mają uderzający odcień głębokiego błękitu. Jej ciało również urosło i wkrótce górowała nade mną. Ale to nie było wszystko. Patrzyłem ze zdumieniem, jak kobieta rozkłada zza pleców parę ogromnych skrzydeł, machając nimi łagodnie i unosząc się z pokrytej śniegiem ziemi. I wtedy w końcu zrozumiałem. Ta kobieta nie była człowiekiem. Była aniołem. Moim aniołem stróżem w przebraniu, który chronił mnie przez cały ten czas. Jej dotychczasowa laska stała się mieczem z białego światła, prawie tak długim jak ja. Przy pełnym wzroście miała co najmniej 6 metrów, ale wciąż była przyćmiona przez gigantycznego demona, który stał naprzeciw niej. Nie wiedziałem, jak mogłaby wygrać tę walkę, ale mój anioł był pełen niespodzianek. Demon ryknął raz jeszcze, szarżując przez śnieg, a cała góra zatrzęsła się pod jego ogromnymi kopytami. Zamachnął się swoim potężnym mieczem z brutalną siłą, próbując przeciąć anioła na pół. Ale podczas gdy on był większy i silniejszy, ona była szybsza i zwinniejsza. Anioł uskoczył z drogi ognistemu mieczowi, zręcznie unikając zabójczego ciosu. Demon ryknął z gniewem, wyciągając miecz ze śniegu, ale anielica zdążyła już wyprowadzić kontratak, nadlatując nisko i przecinając przeciwnikowi udo, wbijając się głęboko w odsłonięte ciało. Potwór zawył z bólu, gniewnie wymachując mieczem w jej kierunku, ale po raz kolejny uchyliła się przed ciosem i odpowiedziała tym samym. Ta sekwencja powtórzyła się kilka razy. Demon miotał się, a anielica unikała ciosów, po czym sama wyprowadzała małe ataki, wielokrotnie tnąc bestię po klatce piersiowej, rękach i nogach. Domyśliłem się, że próbowała zabić demona tysiącem cięć, stopniowo pozbawiając go sił i wykrwawiając. To była dobra strategia, ale jej szczęście nie trwało długo. Anioł spóźnił się o ułamek sekundy, bowiem ognisty miecz jej dosięgnął. Udało jej się sparować ciężki cios własnym mieczem, ale sama siła uderzenia strąciła ją z nieba, wyrzucając jej ciało do tyłu, po czym twardo runęła na ziemię. Przerażony spojrzałem na miejsce, w którym upadł mój anioł stróż, i po cichu błagałem, by wstała, ale wyglądało na to, że była nieprzytomna. Demon uśmiechnął się sadystycznie, pokazując swoje rekinie zęby, gdy uniósł swój potężny miecz i ruszył, by dobić. Obawiałem się, że to koniec, ale w ostatniej możliwej sekundzie anioł otworzył oczy i poruszył się. Miecz demona wbił się nieszkodliwie w śnieg, a anielica wystrzeliła w górę, wyciągając miecz i z furią krzycząc, kiedy wznosiła się wzwyż, by powrócić jako pocisk. Trafiła demona prosto w klatkę piersiową, przeszywając jego serce. Potwór ryknął w agonii, a jego ogromna sylwetka nagle opadła do tyłu, gdy anielica wyciągnęła miecz z jego ciała, pozwalając czerwonej krwi potwora rozlać się po czystym białym śniegu. Demon wylądował ciężko na zboczu góry,
a sam ciężar jego ogromnego ciała wstrząsnął ziemią pod nim. Śmiertelnie ranny potwór przemienił się jeszcze raz w chwili śmierci, powracając do swojej ludzkiej postaci. Przewodnik leżał wewnątrz ogromnego krateru z przebitym sercem, krwawiąc mocno. Anioł i ja pobiegliśmy w jego stronę, docierając tam w samą porę, by usłyszeć jego ostatnie słowa. Demoniczny byt śmiał się, nawet gdy dławił się własną krwią. Myślisz, że to już koniec? Wykrztusił, a jego oczy wciąż pełne nienawiści spoglądały na nas. Myślicie, że wygraliście? Ale jesteście w błędzie. Mój mistrz nie przestanie. Będzie kontynuował walkę. A my będziemy na niego gotowi. Odparł wyzywająco anioł. Przewodnik próbował odezwać się ponownie, ale zamiast tego krew wylała się z jego otwartych ust i po raz ostatni zamknął oczy. Odetchnąłem z ulgą, choć wciąż byłem w szoku po brutalnej walce, której byłem świadkiem. Anielica schowała miecz i uśmiechnęła się do mnie z sympatią, a jej oczy wypełniły się życzliwością. Chodź, młody człowieku, zabierzemy cię do domu. Nastąpił błysk światła i nagle znalazłem się tam, gdzie wszystko się zaczęło. Na makowym polu w północno-wschodniej Francji. W bieżącym dniu i na mojej własnej osi czasu. Spojrzałem na moją towarzyszkę i zobaczyłem, że wróciła do swojej poprzedniej postaci. Starszej, wątłej i pozornie nieszkodliwej kobiety. Wyciągnęła rękę wyczekująco i powiedziała: mogę prosić o płaszcz? Z przyjemnością zdjąłem okrycie i je oddałem, choć nie zapomnę ciepła i wygody, jakie płaszcz zapewnił mi w potrzebie. Patrzyłem, jak zakłada go z powrotem, aby zakryć swoją wątłą postać, choć teraz wiedziałem, że to tylko fasada. Jestem ci wdzięczny, powiedziałem nerwowo. Ale jest tak wiele rzeczy, których wciąż nie rozumiem. Uśmiechnęła się. Rozumiesz więcej niż myślisz. Przybyłeś tu w poszukiwaniu odpowiedzi i znalazłeś je. Zagrożenie ze strony legionów piekieł jest bardzo realne. I pewnego dnia, być może wkrótce, rozpoczną inwazję na twój świat. Konflikt będzie brutalny i krwawy. I niestety, wielu zginie. Ale wynik nie jest nieunikniony. Nie jesteś sam w tej walce. I razem możemy zatriumfować nad złem. Musisz tylko zachować wiarę. Wstrzymała na chwilę oddech, spoglądając na pola i wskazując na jasne słońce na dalekim horyzoncie. Nawet tutaj jest piękno. Po całym cierpieniu i śmierci, które kiedyś miały tu miejsce, zawsze jest nadzieja na lepszą przyszłość. Pamiętaj o tym, młody człowieku. Spojrzałem przelotnie na horyzont, a gdy się odwróciłem, kobieta odeszła, zostawiając mnie samego na polu z moimi myślami. Tak więc, dobrzy ludzie, oto moja historia w całości. Jest nieprawdopodobna i wielu z was może w nią nie uwierzyć, ale przysięgam, że moja relacja jest prawdziwa. Mówię to wszystko, aby poprzeć moich poprzedników, a także przekazać ostrzeżenie. Nadchodzi wojna,
ale nie wszystko jest stracone. Na tym świecie jest wiele ciemności, ale jest też światło. A mówią, że noc jest zawsze najciemniejsza przed świtem. Niech Bóg ma w opiece moich przyjaciół.